Fratelli e sorelle, buonasera. Pozytywne aspekty pontyfikatu Franciszka. To będzie bardzo krótki odcinek. Czołówka i napisy końcowe. Jest to kuszące, ale pozwólcie, drodzy widzowie, że rozwinę ten wątek. Ten odcinek powstał dzięki Wam, drodzy patroni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja nazywam się Maciej Świeżyński, a to jest kolejny odcinek na kanale Trudno być katolikiem, ale warto. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają nasz projekt i tym samym pomagają nam go rozwijać. Jak wielokrotnie już wspominałem, powtarzałem i będę nadal to robił, to wszystko, co się tu zadziało, ten film dokumentalny, który zrobiliśmy, czy ten kanał, który rozwinęliśmy, nie byłoby to możliwe bez Waszego wsparcia, więc jeszcze raz Wam za to bardzo dziękuję. A teraz krótka modlitwa i przechodzimy do tematu odcinka. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater Noster, quies in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Jeśli jesteś zwolennikiem papieża Franciszka, to wypunktowanie dobrych stron pontyfikatu nie sprawi Tobie żadnych trudności. Gorzej, jeśli zdarza się Tobie krytykować papieża lub jesteś jego zdecydowanym przeciwnikiem, ponieważ wtedy wskazanie tych dobrych dokonań papieża będzie stanowiło dla Ciebie nie lada wyzwanie. Poszperałem trochę w internecie, przejrzałem Wasze komentarze i na podstawie zebranego materiału przygotowałem 7 dobrych dokonań papieża Franciszka. Zanim przejdę do wymieniania tych dokonań, pozwólcie, że podzielę się jeszcze z Wami pewną refleksją. Jest pewna pokusa, której trudno się nam oprzeć, a mianowicie patrząc na to zepsucie w Kościele, bardzo łatwo jest myśleć o papieżu i biskupach jak o tych złych, podczas gdy my jesteśmy tymi dobrymi. Zły człowiek może czasami czynić dobro, a dobry człowiek może czasami czynić zło. Życzę sobie i Wam wszystkim większej wyrozumiałości, ale nie do zła, tylko do drugiego człowieka, jak nas naucza nasz Pan Jezus Chrystus. Idąc tym tropem, nawet jeśli pontyfikat Franciszka jest najgorszym pontyfikatem w historii Kościoła, to postarajmy się znaleźć jego pozytywne aspekty. A numerem 1 na liście pozytywnych aspektów papieża Franciszka jest więcej świąt maryjnych. Pierwszą dobrą rzeczą, jakiej dokonał papież Franciszek, było ustanowienie Święta Maryi, Matki Kościoła, w poniedziałek oktawy zesłania Ducha Świętego. Duchowość Matki Bożej jako Matki Kościoła ma daleko idące implikacje w czasach zamętu, bo to Matka Najświętsza obiecała nam triumf jej niepokalanego serca, to ona dodaje nam otuchy w tych jakże trudnych i okrutnych czasach dla wyznawców Jezusa. W końcu to modlitwa na Różańcu, na Najświętszej Marii Panny, jest orężem, które poprowadzi nas do zwycięstwa nad szatanem. Powrót Matki Bożej z Loreto. Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Loretańskiej decyzją papieża Franciszka zostało wpisane do kalendarza rzymskiego w 2019 roku, przywracając tym samym go do oktawy niepokalanego poczęcia. Pomaga to niewątpliwie promować ten tradycyjny i zdumiewający cud z jego wielką litanią dla wiernych o zbawienie dusz. Nie wiem, ilu z Was było w Loreto, ale jest tam przepiękne sanktuarium z oryginalnym świętym domkiem Matki Bożej, przywiezionym setki lat temu z Bliskiego Wschodu. Wygląda to naprawdę imponująco i niesamowicie. Rok świętego Józefa. Możemy dziękować Bogu, że papież Franciszek ogłosił rok świętego Józefa i opublikował Patris Corde w 150. rocznicę ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Nabożeństwo do ziemskiego Ojca Chrystusa może być dla wielu balsamem na rany zadane Kościołowi przez obecnego papieża. Silna retoryka przeciwko mordowaniu dzieci.
Można tutaj przytoczyć stwierdzenie Ojca Świętego, w którym porównuje mordowanie dzieci do wynajęcia zabójcy do rozwiązania problemu. Przyznacie sami, że jest to bardzo mocny przekaz i chciałoby się, aby takich konkretnych i mocnych przekazów z ust papieża Franciszka było więcej. W swojej encyklice Laudato Si papież Franciszek również zalicza również nienarodzonych do ubogich i bezbronnych ludzi, których należy chronić. Prawdą jest również, że papież Franciszek podważył czy osłabił to właśnie stanowisko innymi wypowiedziami lub swoim stosunkiem do tych, którzy praktykują lub promują to zło. Jednak takie ostre słowa z ust papieża padły i dziękuję mu za to. Konsekracja Rosji. To może okazać się największą rzeczą, jaką papież Franciszek zrobił podczas swojego pontyfikatu. Według biskupa Schneidera była to ważna konsekracja Rosji w słowach, intencjach i w sposobie, o który prosiła Matka Boża Fatymska. Na temat ważności tej konsekracji wypowiadało się wielu. Ich zdania są bardzo podzielone. Jeśli jednak jest to rzeczywiście prawda, to pontyfikat papieża Franciszka zostanie zapamiętany jako ten, miejmy nadzieję, który w znaczący sposób przyczynił się do triumfu niepokalanego serca Maryi. Pamiętajmy jednak, że w jednym z orędzi, które Matka Boża skierowała do dzieci w Fatimie obok wezwania do modlitwy różańcowej, mówiła o pokucie. A więc konsekracja nie odniesie zamierzonego skutku bez powszechnej pokuty z naszej strony. Udzielenie przywilejów bractwu kapłańskiemu świętego Piusa X. Papież Franciszek udzielił szerokich uprawnień temu bractwu, co pomaga w uzdrowieniu podziału oraz reguluje funkcjonowanie tego ważnego dla obrony tradycji i mszy trydenckiej i bractwa. W skrócie, każdy, kto ma pragnienie uczestniczenia w starej mszy, może ze spokojnym sumieniem iść na taką mszę, również do bractwa, wyspowiadać się tam i przyjąć komunię świętą. Należy tutaj wspomnieć o kłamliwej i haniebnej narracji powtarzanej przez wielu kapłanów, nawet biskupów, w której bractwo kapłańskie świętego Piusa X przedstawiane jest jako schizmatycka sekta. No, powodem tych bezpodstawnych zarzutów jest między innymi obawa tychże kapłanów przed utratą wiernych, ponieważ wielu, jak sami wiecie, widzicie po znajomych, wielu zmęczonych zamętem w kościele i na nowej mszy katolików szuka starej mszy i wielu z nich odnajduje ją właśnie w bractwie. Inna sprawa, że kilka lat po udzieleniu tej zgody papież Franciszek wydał motu proprio Traditionis Custodes, które znacząco ograniczyło wiernym dostęp do mszy trydenckiej. Moim zdaniem wynika to z obawy papieża Franciszka przed powrotem do parafii mszy trydenckiej, tym samym wzmocnieniem tradycyjnej frakcji w kościele, której sprzeciwia się postępowy papież. Msza trydencka, moi drodzy, jest nośnikiem tradycji. Dlatego tak ją nienawidzą postępowe siły w kościele katolickim. Prawo kanoniczne przeciwko święceniom kobiet. Papież Franciszek zatwierdził również ekskomunikę Late Sentate, zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej dla każdego, kto spróbuje wyświęcić kobietę, a także dla samej kobiety. Jest to bardzo surowa kara i zdecydowanie sprzeciwia się próbom wyświęcania kobiet, w tym do diakonatu, które jest niestety milcząco promowane przez postępowych hierarchów, czyli przez papieża Franciszka. Tyle udało mi się wyszukać pozytywnych aspektów pontyfiatu papieża Franciszka wśród jego krytyków. A co napisali nasi widzowie w komentarzach? Posłuchajcie. Ten odcinek powstał dzięki wam, drodzy patroni. Większość oczywiście twierdzi, że nie widzi żadnych pozytywnych aspektów pontyfikatu papieża Franciszka. Chociaż pan Józef napisał: dzięki papieżowi Franciszkowi odkryłem tradycję i prawdziwą naukę katolicką, którą papież tak dzielnie zwalcza. Następnie pan Kamil dodał: bardzo pozytywnym owocem pontyfikatu papieża Franciszka jest bez wątpienia wzrost liczby wiernych w kaplicach Bractwa Świętego Piusa X.
Pani Beata natomiast napisała: im bardziej zaciskasz pięść, tym więcej z niej wycieka. Ucisk Franciszka sprawił, że ludzie, w tym ja, zaczęli chyba bardziej interesować się swoją wiarą katolicką i zgłębiać historię Kościoła. Pani Karolina z kolei napisała: dla mnie jedyny pozytywny aspekt pontyfikatu Franciszka to możliwość dowiedzenia się, kto z duchowieństwa jest prawdziwym katolikiem, a kto klakierem i karierowiczem, czy innym, który stawia własny interes nad Kościół Boży. Dobre jest to u Franciszka, że nie uznał do tej pory objawień z Medjugorje, napisał pan Andrzej. Pani Anna napisała z kolei: dziękuję papieżowi Franciszkowi oraz pandemii za to, że otworzył mi oczy, za to, że odkryłam mszę świętą tradycyjną i za to, że po 40 latach życia to w końcu ja zaczęłam szukać Boga. I na koniec pozwólcie, że odczytam króciutki list od pani Ewy. Po pierwsze, nigdy wcześniej nie zgłębiałam istoty mojej wiary. Moja wiara była letnia i płytka. Chodziłam sporadycznie na mszę WOM i regularnie na NOM. Nawet ja, w sumie letni katolik, zaczęłam zauważać papieskie rewelacje. Skłoniły mnie one do poszukiwań i baczniejszego uczestnictwa w WOM. Powoli zacząłem odkrywać prawdę, to znaczy logikę i piękno tradycyjnego nauczania i mszy katolickiej. Po drugie, uczestnicząc zarówno w NOM, jak i w WOM, realizowałam myśl papieża Benedykta XVI, że obie msze są ważne, godne i piękne, tyle że WOM może odpowiadać osobom o innej wrażliwości. Papież Franciszek natomiast postawił sprawę jasno i uczciwie, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Albo NOM, albo WOM. Teraz widzę to jasno. Jeśli ktoś próbuje je godzić i łączyć, tak jak ja, do 16 lipca 2021 roku, urąga logice, rozumowi i zaprzecza swojej wierze. Porzuciłam więc całkowicie Kościół Nowej Ewangelizacji na rzecz Kościoła Katolickiego i Wieczerzę Pańską na rzecz ofiary mszy świętej. I wreszcie, po trzecie, od czasu, kiedy papież zezwolił lub zalecił zamknąć kościoły na czas pandemii i zmusił mnie niejako do uczestnictwa we mszy online, na tradycję nawrócił się również mój mąż. Podsumowując, papieżowi Franciszkowi zawdzięczamy skrystalizowanie się naszej wiary po stronie tradycji. Teraz dopiero mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem katoliczką i rozumiem, co to znaczy. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli mi w tej wierze wytrwać. Dziękuję Ci, papieżu Franciszku. Dołączam się do tych podziękowań, bo właśnie dzięki działaniu papieża Franciszka trudniej jest mi być katolikiem, ale dzięki jego pontyfikatowi zrozumiałem, że naprawdę warto. Ponieważ my, katolicy, mamy coś wyjątkowego, coś, czego próżno szukać w innych wyznaniach. Coś cudownego i najpiękniejszego po tej stronie nieba. My mamy mszę wszechczasów. Zachęcam Was, drodzy widzowie, do wspierania rozwoju naszego kanału poprzez Patronite lub inne wygodne dla Was sposoby. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za modlitwę. Szukajmy mszy katolickiej, odmawiajmy różaniec, czytajmy katolickie książki. Wszystko to róbmy na większą chwałę Bożą. Z Panem Bogiem. Wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie, a msza po staremu się odprawia, iż ona jedna obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg.